Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję za te takie niezwykle ciepłe słowa, ale chcę na początku przede wszystkim podziękować Państwu, podziękować klubom Gazety Polskiej, społeczności Gazety Polskiej za to, co robicie, za to, co zrobiliście dla Polski, bo to wasza aktywność, wasz upór, wasza wiara w zmianę Polski doprowadziła do tego stanu, w którym dzisiaj jesteśmy. Panie prezesie, państwo marszałkowie, pani premier, panowie premierzy, państwo ministrowie, państwo posłowie, senatorowie, wszyscy szanowni członkowie klubów Gazety Polskiej i droga społeczności klubów Gazety Polskiej. Ja jestem przekonany, że bez tego waszego uporu nie bylibyśmy na pewno w tym miejscu, w jakim jesteśmy, bo to wymagało ogromnej cierpliwości, wiary i właśnie niesamowitego uporu wbrew wszystkiemu, wbrew działaniom establishmentu, wbrew temu, że właśnie wolne media miały taką trudność w rozwoju, że rok po roku widać było coraz więcej siwizny na skroniach redaktora Sakiewicza, że to właśnie walka o te wolne media też była niezbędnym kamieniem milowym na drodze do suwerennej, rzeczywiście suwerennej Rzeczpospolitej. Ale chcę też bardzo wyraźnie powiedzieć, że nie byłoby nas tutaj wszystkich, gdyby nie upór całego środowiska Prawa i Sprawiedliwości i szerzej Solidarności, z której wyrastamy. I ja tę nagrodę, której na pewno nie jestem godny, chciałem przede wszystkim zadedykować właśnie wszystkim członkom Solidarności i Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. Bardzo dziękuję za waszą działalność, za wasz trud. Przez lata postkomunizmu, przez lata III Rzeczpospolitej, takiej wolnej, ale jakby bezwolnej Rzeczpospolitej, staraliśmy się przechować prawdę o naszej historii, pragnienia Wielkiej Polski w przyszłości, wiarę w odbudowę tej Wielkiej Polski. Prostowaliśmy kręgosłupy, prostowaliśmy karki i to się dzisiaj udało. Dzisiaj jesteśmy w takim momencie, w którym możemy powiedzieć, że razem budujemy rzeczywiście Polskę naszych marzeń, razem budujemy Rzeczpospolitą, do której na pewno tęskniliśmy, ja tęskniłem i wiem, że wszyscy na tej sali tęskniliśmy przez wiele lat, przez wiele dziesięcioleci, a niektórzy wielcy uczestnicy naszych czasów, jak pan Andrzej Gwiazda, jak nam tu opowiedział, przez 70 lat. Wielkie podziękowania za tą długą drogę dla wszystkich naszych wspaniałych ludzi Solidarności i tych, którzy walczyli w czasach III Rzeczpospolitej o lepszy kraj. Szanowni Państwo, to, co jest dla nas najważniejsze, jak widzimy dzisiaj, to walka o prawdę, bo z tej prawdy rzeczywiście wynika nie tylko skuteczna obrona przeszłości, historii, tradycji, ale również skuteczna walka o lepszą Polskę w przyszłości. Nie da się tych dwóch wymiarów rozdzielić. Ja, kiedy dostałem tę propozycję zaszczytną ponad 2 lata temu, żeby wejść do rządu Zjednoczonej Prawicy, to wiedziałem, że będzie niełatwo. Wiedziałem, że będziemy się musieli rozpychać, że czasami może łokciami będziemy musieli się przepychać, ale powiem Państwu, nie przypuszczałem, że będziemy musieli zmagać się na tylu frontach. Nie przypuszczałem, że rzeczywiście będziemy starali się zrzucić to jarzmo klientelizmu,
korporacjonizmu, które pętało naszą Rzeczpospolitą. Robimy to coraz bardziej skutecznie. Robimy to z wiarą w lepszą przyszłość, ale też tym skuteczniej będziemy mogli obronić prawdę o przeszłości, tak jak robimy to dzisiaj w kontekście ostatnich wydarzeń. I tak zresztą w tym kontekście muszę powiedzieć, że na pewno tę prawdę będziemy bronić, bo jest rzeczą dla mnie absolutnie niewyobrażalną, żeby ofiary uważać za sprawców, żeby mieszać katów z ofiarami. I my tę prawdę na pewno obronimy. Przez 30 lat prawie już tej wolnej, bezwolnej, w pierwszym 25-leciu Rzeczpospolitej, elity tej Rzeczpospolitej cały czas były w dużym stopniu zależne, mentalnie zależne od doradców, od podpowiedzi z zewnątrz, z zagranicy. Takich, którym czasami było nam po drodze, a czasami nie po drodze. I były też niezależne, można powiedzieć, oddzielone od tradycji, od ugruntowanej wiary, wiary również w przyszłość, wiary w to, że modernizacja może się, taka prawdziwa, rzeczywista modernizacja może się odbyć tylko w oparciu o zakorzenienie w tradycji i zakorzenienie w prawdzie. I w końcu w 2015 roku Polacy powiedzieli tym elitom stop, powiedzieli dość. I to zawdzięczamy też, trzeba powiedzieć, Prawu i Sprawiedliwości, w szczególności jest tutaj z nami na sali pan prezes Jarosław Kaczyński. I jakbym miał symbolicznie nazwać tę różnicę, scharakteryzować tę walkę o lepszą Polskę, którą panowie Lech i Jarosław Kaczyński toczyli i co im zawdzięczamy, to bym powiedział, zawdzięczamy im przede wszystkim to, że dzisiaj nasza flaga jest coraz bardziej biało-czerwona, a nie coraz bardziej biała. Zawdzięczamy im również to, że nasz obóz polityczny jest związany ze sobą przede wszystkim poprzez ideały, poprzez służbę Polsce, poprzez dbałość o dobro wspólne, a nie więzami władzy. Dla których władza była dobrem samym w sobie, na szczęście nie pełnią już władzy. Zresztą oni nigdy nie dostali nagrody tutaj od Gazety Polskiej, o ile sobie dobrze przypominam. Chociaż może jeszcze się nawrócą. Może będą mieli szansę. Życzyłbym sobie tego, żebyśmy wszyscy razem pracowali dla dobra Polski, bo Polska jest rzeczywiście jedna. Polska jest wielką wartością. Polska jest najgłębiej zakorzeniona w tradycji Zachodu, bo walczyliśmy skutecznie z absolutnym złem. I w naszym kraju dało się zauważyć, objawiło się absolutne dobro. Kosztowało nas to bardzo wiele, ale też ta walka była zwycięska. Nie tylko moralnie, bo na tym fundamencie moralnym prawdy my dzisiaj budujemy, ale też dzięki tym naszym poprzednikom możemy dzisiaj budować tę wielką i silną Polskę. Szanowni Państwo, dla mnie to jest wielki zaszczyt w takim gronie, z takimi ludźmi jak Państwo wszyscy, być tutaj
walczyć właśnie o tę lepszą Polskę, bo pamiętajmy też, że będziemy tym lepiej mogli przebić się z naszą prawdą o przeszłości, jeżeli Polska w przyszłości będzie silniejsza. Będzie silniejsza militarnie, gospodarczo, technologicznie. Musimy o to przede wszystkim dbać, a dla mnie jest wielkim zaszczytem, że mogę dbać i starać się i pracować razem z wami dla dobra lepszej, silnej, piękniejszej Polski. Dziękuję bardzo.